Staraniem Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Franciszka Karpińskiego został przypomniany jeden z najbardziej zasłużonych dla Polski synów ziemi stanisławowskiej, generał Stanisław Sosabowski. Mi serce bolało. Taki sławny człowiek pochodził ze Stanisława. Żadnej wzmianki nie ma. I w Polsce coraz więcej o nim pamiętają, uwieczniają, a tu nic. Oczywiście, że my byśmy chcieli, żeby to była taka pełnia pamięci o nim, to umieszczenie tablicy. I chyba będziemy czynili staranie, żeby to uczynić w przyszłym roku. Z okazji 125. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci generała Sosabowskiego w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbył się wykład, pokaz filmu dokumentalnego i koncert. Na ścianach wisiała już przygotowana na tę okazję wystawa generał brygady Stanisław Franciszek Sosabowski. Sprawa generała Sosabowskiego to nie jest kwestia tego, czy tu jest, jakie tu jest przesłanie. Bo jest po pierwsze przesłanie człowieka, który walczył o niepodległość Polski, walczył z wrogami Polski, tak? Natomiast dla mnie dzisiejszy wieczór ma przesłanie lekcji pamięci. Historię życia Stanisława Sosabowskiego przedstawił Wojciech Markert z Muzeum Józefa Piłsudskiego. Co go ukształtowało, czyli właśnie wychowanie w Stanisławowie w bardzo akurat ciężkich warunkach, ale to, że jakby był też otoczony wielonarodowością. Co u niego się przekładało także na przykład w traktowaniu różnych żołnierzy. U niego nie było to istotne. Reżyser filmu Honor Generała Joanna Piciukiewicz powiedziała po projekcji, że jeżeli ktoś zajmie się tematem generała Sosabowskiego, to prędzej czy później natknie się na Stanisława. Chciałam też, żeby ta historia ludziom dodawała siły zwyczajnie. Bo jeżeli chłopak ze Stanisławowa z bardzo biednej rodziny, znaczy nie biednej, bo inteligenckiej, ale to rodziny, która się znalazła w takich trudnych warunkach, potrafił dojść tak wysoko, tak, i miał taką charyzmę, taką siłę, to znaczy, że my też możemy, tak, że bardzo dużo jednak w życiu zależy od nas, od tej jednostki, od tego, jak pokierujemy swoim losem. Uroczystość zakończyła się koncertem Promyków Krakowa, zespołu, który od 1994 roku jeździ do Holandii na uroczystości rocznicy lądowania pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej na Plac Polski w Driel. Dzieci w strojach ludowych reprezentujących różne regiony Polski zaśpiewały pieśni tradycyjne, patriotyczne, utwór Fryderyka Chopina i marsz spadochronowy pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Mówi się o tych jego dokonaniach, czy o tym, co się działo w 1944 roku, a skąd właśnie, mówi się z Kresów, to już bardziej czytelne. Nie łączy się go ze Stanisławowem aż tak, jak że był z Kresów. Projekt został wsparty przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Pomocy udzielił też konsulat generalny RP w Lwowie.